Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry The Long Dark. Możecie zostawić lajka na dobry początek. Słuchajcie, udałem się już do leśniczówki. Mam chyba gierkę wyciszoną, słuchawki mam wyciszone. Udałem się do leśniczówki albo coś, co przypomina tą leśniczówkę. Nie wiem, czy to jest napisane po Lac Mystique, Mr. Lake. To jest francuski też, bo w Kanadzie się dużo po francusku gada. Kubeku, wiem, że się po francusku gada. Nie wiem, czy to jest kubek, czy nie jest kubek. To na pewno nie jest kubek, co leży tutaj, taki garnek. No w każdym razie, nie wiem, czy to jest ta leśniczówka, którą mieliśmy znaleźć. Czy może ona znajduje się gdzieś dalej, mniej więcej tam. Nie wiem. Ale wiem, że jesteśmy na miejscu, do którego chciałem się udać. Więc wejdźmy do środka i zobaczmy, co tam ciekawego możemy potencjalnie znaleźć. Raczej to nie jest leśniczówka, wydaje mi się, że leśniczówka. A nie, to może być leśniczówka w sumie. Dobra, bo przez chwilę miałem taki w głowie taki pomysł, że leśniczówka to jest przecież to miejsce, w którym się poluje, nie? To jest potencjalnie też często nazywane leśniczówką. Ale chyba nie, chyba niekoniecznie. Rękawice? Wędkowanie, proszę bardzo. Będziemy mogli się nauczyć wędkować. Boxman! Złów jedną rybę w przeręblu. Pewnie to zrobimy, tylko może nie teraz. Odblokowano projekt żyłka. Gituwa, fajnie. I wreszcie, słuchajcie, tak jest. Zobaczcie, jaki perk mam. Porządnie najedzony. W końcu udało mi się. Wszedł mi ten perk po takim czasie. Niesamowicie się z tego powodu cieszę, iż najzwyczajniej w świecie jesteśmy w stanie nosić 5 kg więcej na sobie. A to jest sporo. 5 kg to jest naprawdę dużo. Dużo daje te 5 kg. Także mega fajnie i mega jestem zadowolony z tego. Będziemy mogli szybciej biegać, więcej nosić rzeczy przy sobie. Bo tak naprawdę do tej pory praktycznie nic nie Zupełnie mogłem elit. mieć przy sobie. O, proszę, mamy linkę z haczykiem. Będziemy mogli łowić ryby. No dobra. Tutaj zapałeczki weźmiemy. Te do szycia, spoko. No ogólnie jesteśmy mega dobrze wyposażeni. Nie będę kłamał, jesteśmy mega dobrze wyposażeni. Mam And the wszystko, co rankings mi are jest behind. potrzebne, nawet przy sobie. A chciałbym przypomnieć, że jeszcze mamy u tego zioma mega dużo rzeczy, więc jest gituwa. Dałoby się złapać też wysidła jakiegoś królasa. Dobra, czy my mamy coś wykonać konkretnie? Nie, niekoniecznie chyba. Możemy wykonać haczyk ze złomu, okej. I żyłkę z wysuszonego jelita, okej. Ale na razie chyba I could use this. dostaliśmy w ogóle cały ten zestaw żyłkowy, więc raczej nie musimy tego wykonywać. Dobra, to jest po prostu wyjście tylnymi drzwiami. Pogoda się niestety zaczyna psuć, widzę. Tutaj możemy się ogrzać i coś ugotować, jeżeli byśmy potrzebowali. Całkiem spoko. Czy tutaj w tych półeczkach będzie coś? Klucz do chaty nad jeziorem 3. Klucz do jednej z chat nad jeziorem tajemnic. O kurde, jak się jezioro tajemnic nazywa? Hope I can still eat this. To już mi się podoba. Może być coś ciekawego tutaj. No dobra, tutaj zwykłe krzesło do pociachania na drewno. Książka. Mam jakieś drewno przy sobie? Powinienem raczej mieć. Nawet nie chce mi się chyba za bardzo sprawdzać. Koło też do pociachania. Dobra. To wszystko w sumie. Ale mi głośno komputer chodzi, poczekajcie. O ile tak generalnie głośny komputer mi nie przeszkadza w ogóle praktycznie. U mnie to wszystkie tam wiatraki muszą chodzić na maksa. Wtedy się czuję, że dobry użytek zostały. Znaczy, no, że spełniają swoją rolę, o. No to słychać dość mocno na odcinkach, co ciekawe, bo ja mam taki do kitu mikrofon niestety, że on przechwytuje That'll come i in z tej handy. strony, kurczę, i z tej strony, z każdej strony, cokolwiek by się nie działo, to on to niestety przechwytuje i mi tutaj psuje jakość odcinka. Później mówię, co to za szumy w tym odcinku były? Mówię, co tu się działo, nie? A to się okazuje później, że to właśnie komputer niestety. Nie chcę założyć tych spodni, zdejmij te spodnie.
upuść je najlepiej i załóż te. Dobra, tutaj też możemy sobie zrobić na piecyku rzeczy. Buty trekkingowe. No niby moglibyśmy użyć, ale mamy przyzwoite górskie. Też są spoko. A skąd ja mam tyle mięsa w ogóle? A widzowie, i zabiłem jakby wilka. Wilki padałem na jednego shota, więc... Więc ja już wiem, co ja będę robił, kurwa. Polował na każdego wilka, jakiego spotkam, szczerze mówiąc. Miejsce Jezioro Tajemnic. Dobra. Kubek herbaty ziołowej mogę wziąć. No i tutaj możemy pociachać drewno, no nie? I się kimnąć, jeżeli byśmy chcieli. Ale na razie mamy chyba wystarczająco dużo tutaj. A jeszcze kufer. Wystarczająco dużo. Nie jesteśmy zmęczeni. O, nie wiem, jak to ładnie powiedzieć. Wystarczająco dużo niezmęczenia mamy, przecież to brzmi tragicznie. Naprawmy może te portki. Dobra, ile mają procent? 99, no i poczman. O kurwa, i zaczęło wiać. A ja teraz na niestety wyprawę muszę iść. Znaczy muszę iść, czyli to nie była leśniczówka, tak? Bo co ja miałem w tej leśniczówce znaleźć? Legendarną włócznię. Poczekaj, miała być nad jakimś kominkiem czy coś. No nie widziałem legendarnej włóczni. Zapomniałem w ogóle o celu naszej misji, tak szczerze. Jak już zobaczyłem tylko ile rzeczy mogę tu podnieść, to już mi odwaliło mi widzowie. Tu jeszcze pojemnik, a przeszukany. Dobra, to pewnie legendarna włócznia powinna znajdować się nad jakimś kominkiem albo czymś takim. Przynajmniej ja bym nad takim kominkiem tą legendarną włócznię powiesił. To nie wygląda jak legendarna włócznia, jak jakieś zabobojskie rzeczy. To jest chyba bas, czy coś takiego, tak się nazywa ta ryba. No i tutaj powinno być według moich precyzyjnych obliczeń włócznia. Bo to jest taki a la komineczek. Ale kurwa nie ma. No nie ma. No dobra. To gaszę. I idziemy dalej. Idziemy może spróbować złowić rybę, co? O kurwa. I się nie zgubić też by było dobrze spróbować. Oj, 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 dobra. Spróbujemy, widzowie, spróbujemy. Damy radę, będzie dobrze. Chyba. Jezioro Tajemnic. Jod się kręca. Gdzieś tu powinny być takie budki, tylko kurwa jest śnieżyca i nic nie widać. Tak, żeby się nie zgubić, nie? Tak, już chyba dupa z tym niezgubieniem się, nie? Dobra, idę w drugą stronę jednak. Nie, wracamy, widzowie, wracamy. Nie, bo teraz kliknąłem lewy przycisk myszy i nie strzeliła mi postać, więc dobrze, że jak mam tylko lewy klikam, to nic się nie dzieje. Dobra. Tak, wracamy, bo ja się tu zgubię z 10 razy. Już nie wiem, czy to stąd przyszedłem, czy nie stąd. Ja już nic nie wiem. Ale wydaje mi się, że stąd, nie? Tak, dobra. Do środka się jednak pakuje. Zobaczcie, jak mi szybko tego w ogóle. Temperatura schodzi. Szybko do środka. Ale skrzypi wszystko. Może leśniczówka to ten, to co przed chwilą było pokazane, to na tej górze takie. Może tak. Dobra, no nie wiem, no to kimnijmy się. 2 godziny, może to jest odpowiedź? Na śnieżyce? No raczej musimy przeczekać, więc... Okej, nadal jest śnieżyca. Dobra, nie wiem kurwa, to idę spać 4 godziny. Może wystarczy. No nie, na pewno nie idę w śnieżyce i w noc. Kurwa, nadal śnieżyca. I tak idę, to idziemy spać, nie? 8 godzin. Widzowie, nawet jeżeli myślicie, że to się nie opłaca, bo marnujemy czas, to prawda akurat, ale... ale się opłaca, bo ja bym nie dał rady, słuchajcie. Taką mega śnieżyca. Już się robi powoli jasno, więc git. Zabrakło nam wody, ale mam nadzieję, że woda nie odbiera nam perka na jedzony.
Na szczęście nie właśnie. Dobra, i musimy coś zjeść, żeby nie zapomnieć. Nie zapomnieć o tym. Ile dałbym, by zapomnieć te... Dobra, puszkę brzoskwiń. Mogliśmy najpierw zjeść puszkę brzoskwiń, a później się napić, ale no dobra. Zjedzmy do fulla. Do fulla, żebym ja kompletnie nie zapomniał. Żebym nie zapomniał o tym jedzeniu, żeby mi ten perk znowu nie zniknął. On jest mega fajny. Ciekawe, czy jest też perk nawodniony na przykład. Jeżeli będziemy cały czas jeść, znaczy cały czas pić odpowiednią ilość tutaj wody. Nie wiem. Powinno być tak jak w prawdziwym życiu, ja wiem, że gry to upraszczają, ale powinno być tak, że ogólnie na przykład każde jedzenie ma odpowiednią ilość białka i tak dalej. Jeżeli jesz dużą ilość białka, no to by było fajne na przykład. Wydaje mi się, i nie takie trudne do skonstruowania. Jeżeli jesz wystarczającą ilość białka, no to twoja postać zyskuje siłę. Nie? Taką fizyczną, i jest na przykład w stanie nieść więcej rzeczy z czasem. Na to, za to węglowodany powodują, że nasza postać w ogóle ma siłę po prostu do robienia czegokolwiek, a tłuszcz jest odkładany, wiesz, w nas i my rośniemy, jeżeli zjemy za dużo i odłożymy tego tłuszczu. No ale kiedy potrzebujemy energii, to właśnie jest pobierana z tłuszczu. Czyli tak jak w prawdziwym życiu, no nie? Myślę, że nie byłoby to jakieś gigantycznie trudne do wykonania. A myślę, żeby było naprawdę fajne, żeby takie coś zrobić. To by było dopiero fajne. Fajne i realistyczne. Nieciężkie do zrobienia. No, myślę, że fajny pomysł. Tam są jakieś domki też po prawo. Chętnie bym tam zajrzał. Zajrzał? Nie wiem w sumie jak się mówi. No w każdym razie tam raczej pójdziemy do tych domków. Przeszukać i zobaczyć, czy nie ma tam nic ciekawego. A teraz chciałbym się udać tutaj i zobaczyć. A, to jest takie... A, i tu się łowi ryby. Jocie kręcę, ja to siekierką muszę zrobić i mogę sobie tu piecyk ogrzać. Ale fajne. I łowić ryby, da? Żłom, żłoma nie chcę. Fajne, 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 podoba mi się. No, ja pierżuper. Będziemy łowić ryby? Dobra, poka. Odpalmy najpierw w piecyku. Chociaż nie musimy chyba, nie? A nie no, może by się przydało. Nie no, rozbij lód na razie. Nie jest najgorzej z tą temperaturą, jest okej całkiem. Trochę jest zimno, bo jest noc, mi się wydaje. Ale zaraz powinien wstać dzień i powinno być super. Liczba godzin we... A, to takie coś. No to weź godzinkę na przykład, wędkuj. I co się stało? Złapałem rybę? No nie ma ryby. To odpal jednak w tym piecu, bo zaraz zamarzniemy. Drewno cedrowe? Może być, rozpad. Szanse powodzenia 75%. Dobra. Mamy to i teraz dodałbym chętnie tutaj paliwo, drewno cedrowe, cyk. No i drewno z odzysku, cyk. Dobra, mamy to. Chociaż najlepiej by było tak zrobić do 2 godzin, żeby się paliło. Tylko nie wiem jak to zrobić. O, 2 godziny, dobra. I teraz 2 godziny chciałbym łowić. O! Świeży bas! Surowy, ryba słodkowodna. Ile kalorii! Pewnie, że zabierz, kurwa. I pewnie, że przestań łowić ryby. Ale obej, mogę sobie anulować w każdym momencie. Dobra. Świeża sieja kanadyjska. Zajebiste, nie? Dobra, ja tu od razu urobię te. Zajebiste, naucz się wytwarzać przybory. Super. Dobra, przygotuj te ryby najpierw od razu. Fajne, fajne, fajne. Nie wiedziałem, że to taka mechanika istnieje. Przygotujmy tego. Nie jedz! Nie, nie! Jadź się kryca. Debil. Dobra, herbatkę se dupsniemy i będzie dobrze. Chyba to ta siołowa.
Nie wiecie, nie jedz, kurwa. Nie ten przycisk kliknął, no. No bo myślałem, że tutaj nie ma ryby. Gdzie tu jest ryba niby? A jest, kurwa. No nic. Dobra, dodajmy węgiel. Niech się robi, idziemy rozbić ród. Idziemy łowić. 2 godziny. Zacznij wędkować. Mniej więcej po godzinie kończymy, żeby zjeść rybę. O, pięknie. I anuluj od razu, cyj. Dobra. Ugotowano, basik. A, to co ostatnio jedliśmy, to była ryba. Ale dziwna, a, bo to jest jej głowa. Faktycznie, to jest głowa, a tutaj ma tego. I jod się kręca. Ale fajny, ty, to jest nieskończone. Ale jesteśmy OP, jeżeli chodzi o jedzenie, nie? Dobra, to jest zbyt, to jest naprawdę zbyt OP, nie? Po prostu. Pojebane to jest. To przecież jest nieskończona farma tego. Farma kalorii. Co nowe przygotuję, to już muszę tego. No, to już mam kurde nowe, nie? I o, cię kręca, dobra. Chłop, jak ja bym wiedział. Tutaj takie rzeczy się dzieją. Dobra, jeszcze jest. Jeszcze jest godzinka, połowimy. A, już mi, spać mi się mega, mega chce. No ale dobra, to jeszcze pół godzinki jeszcze. A, HP mi mega spada z tego powodu, dobra. Idziemy. Ugotowano do spalenia, dobra. Ten pies grzewczy to walić. Czy my się chcemy tu kimnąć? Generalnie moglibyśmy... Moglibyśmy wrócić tam na miejsce, ale w sumie jak tu się kimnę, to chyba też nie będzie. A, nie mogę tu się kimnąć. Kurde, szkoda. Jestem już mega przeciążony. Niedobrze, ty. A mam tyle przecież mięsa, nie wyrzucę go. My energy is just disappearing. Ta, może z... A, bo mnie brzuch boli, mogę mniej kilogramów nosić. O kurczę, blaszka. Musimy na jakiś ląd się udać, na ląd. A to zajebiste, mega mi się podoba, no. Nie, to jest takie OP. Wystarczy mieć haczyk i nieskończoność, jesteś tu w stanie łowić rzeczy. Ale to wydaje mi się, że jest trochę tak, że mega na początku jest ciężko tutaj przetrwać. Kiedy nie masz nic, nie? Czyli tak jak my na początku mieliśmy patyk, no i ciężko było. A teraz, łe, gościu. Teraz to jest chillera totalna. Po prostu sobie, wiesz, przez to, że mamy siekierę, jesteśmy w stanie łatwo połamać drewno. Potem z tego drewna zrobimy tutaj opał na to. Gdzieś po drodze znaleźliśmy haczyk. Więc to się wszystko później fajnie kombuje. Na początku jest mega ciężko. Tu jest jeszcze do zjedzenia ta pałka. Możemy ją zjeść. Znaczy zjeść, zebrać. W sumie dużo jest tych pałek, to zaraz. Chciałbym użyć mojego tutaj survivalu. Pyk. I zrobić tak zwany śpiwór położyć. I się kimnąć. Najlepiej godzinę, żeby sprawdzić, czy nie umrę z zamarznięcia. Wygląda na to, że nie. Prawda? Tak, wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Dobra, to możemy się trochę kimnąć ogólnie, tak? Z 5 godzin. Jak to jest, że... Jak to jest... A, mega mi HP spierdala. Ej, nie jest dobrze, nie? Jak śpię w tym śpiworze, to kurwa, to dostaje minusowe tego, minusową temperaturę. Ale to przez to mi HP spada, że ogólnie... A już się regeneruje chyba, już się regeneruje HP. Tak, tylko przez to, że mnie brzusio boli. I zjadłem surową rybę. Ogólnie Bear Grylls mówił, że można jeść surowe ryby. Nie rozumiem. Okłamał nas wszystkich? Znak zapytania? Dobra, biegnijmy do tej chatki, bo tutaj nie damy rady. Kurde, niby łatwa ta gra, ale taka trochę umolna jest, no nie? Bo co chwilę jakaś temperatura, jakieś coś. Umolne, to strasznie. Dobrze biegnę? Kurwa, nie wiem. Trzymajmy kciuki, że jest to droga tak zwana dobra.
Bo jeżeli nie, to się wywaliliśmy niestety. Nie wiem, co się stanie, że i zginę. Mam nadzieję, że nie będę musiał gry zaczynać od nowa i po to są tak zwane szybkie zapisy. Ale pewnie będzie trzeba wczytywać i się mocno, mocno bawić. Przechodzenie i spróbowanie przetrwania. Ogniska raczej nie odpalimy, szczerze mówiąc. Nie da rady. Co to jest? Kamień? Kamień. Dobra, jesteśmy na powierzchni. Może tu jesteśmy w stanie ognisko odpalić. A może nie. Też nie jestem w ogóle w stanie ogniska? A zbyt daleko? Nie no. Coś mi tu nie gra. Dobra, to jest chatka. Do chatki, do chatki. Dobra, pakuj się do chatki i mnie nie denerwuj. Co tam leży? A kamyki, kamyki, wchodź do chatki. Dobra, jesteśmy... Kurwa, jesteśmy mega ranni, no nie? Niedobrze. Nie wiem, jak przywrócić sobie HP ogólnie. Generalnie. Zatrucie pokarmowe, no potrzeba 10 godzin. I wypić te herbatki. Ogólnie ja wziąłem te herbatki, więc... Wypiłem jedną, więc powinno być raczej dobrze. Mogę jeszcze jedną wypić. Chyba, że ja nie tą herbatkę wypiłem, to by były jaja. O kurde, możliwe, że tak się stało. Zobacz, jak ja chodzę, chłopie. Jakbym był nawalony, nie? Weź, kurwa, odłóż tą lampę tu. O kurde, ty, jest niedobrze. Nosi mną. Ostro mną nosi. Wyłącz, wyłącz. Tutaj czekaj, na dół, na dół. Krzesło trzeba porąbać, wariacie. Kurwa, nic nie widzę, no. Nie no, muszę z tą lampą, a ona się zużyje, ale trudno, no muszę porąbać tą. A, muszę też się przespać. Dobra, to idę spać najpierw. Oj, niedobrze. Tutaj jak widać, jeden błąd i może nas kosztować niestety całą giereczkę. Jeden błąd i umierasz. I jeden atak wilka i po tobie. Dobra, chodźmy spać. A przed tym się najedzmy, porządnie. Świeża sieja kanadyjska. Pyk. Najedzony, elegancko. Jeszcze raz, żywność. Świeże suszone mięso. Cyk. Dobra. Jeszcze coś wciśniemy? Chyba nie do końca. To łóżko, łóżko. Pakuj się do łóżka, nie do tyłu wariacie. Do łóżka. Dobra. No i z 8 godzin idziemy spać. Miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj wielkiego napisu zginąłeś. Naleję sobie wody. I czy będzie jasno? Chyba średnio jest jasno. Ciemnica straszna, ale odzyskałem życie, więc git. No ale powoli robi się jasno, więc jest chyba okej, bym powiedział. Dobra, jest całkiem w porządeczku, jak mi się wydaje. Odzyskałem hapy, to najważniejsze i możemy iść dalej do tamtych domków, więc chodźmy, może tamte domki to jest leśniczówka. Nie mam zielonego pojęcia, no ostatecznie jak nie będę mógł zgadnąć, które z tych miejsc to jest ta faktyczna leśniczówka, no to oczywiście tutaj, no to internet pomoże chyba, nie? Dla widza. Ale do tej pory starajmy się mniej więcej grać tak jak wykorzystywać narzędzia takie jakie gra nam tutaj rzuci pod nogi. I po prostu najzwyczajniej w świecie, nie cheatujmy. Dobra, szukam tych pałek, one się mogą przydać. Jak przy okazji możemy je zgarnąć, to luz. Nie wiem, czy one randomowo sobie tak rosną w takich właśnie
gąszczu? Czy... No tam rosły, nie? No to taki sam gąszcz jak tutaj, także... Wydaje mi się, że to chyba randomowo jest. Tutaj mamy jelenia, mógłbym spróbować go upolować. Problemy są dwa. Pierwszy problem jest taki, że nawet jeżeli go upoluję, to nie wiem, co ja z nim kurwa zrobię. To jest sprawa pierwsza. A druga, jak nie trafię w głowę, to go nie wyśledzę, tak czy siak, bo jestem mega przeciążony. Więc ogólnie to nie chce mi się jednak polować na tego jelenia. Może kiedy indziej w sumie. Ta, bo ja mam za dużo mięsa, ja mam za dużo jedzenia, nie? Ta, jedzenie kompletnie nam jest niepotrzebne. Co w ogóle mogę tutaj zrobić? O, mogę sobie samemu w dłoniach zrobić tego, żyłkę i haczyk, spoko. Jakie są misje w ogóle? Złapać królika? Okej, okay, te herbaty przygotować, no tak. Będą przygotowane normalnie. Po streamku. Nie no, gdzieś przy najbliższej okazji przygotujemy sobie takie herbatki. Tylko muszę pozbierać jeszcze kilka owoców dzikiej róży, a niestety na takie się... Niestety na takie się ostatnio nie udało mi natrafić. Nie wiem, gdzie mogę je znaleźć, ale wiem, że na pewno nie tutaj. Na środku pieprzonego tego jeziora. To powalone, że w ogóle takie jeziora zamarzają na tego, nie? Na zimę. Mega fajne to jest. Wyobrażacie sobie, że sobie tak idziecie przed jezioro albo na tych, na łyżwach. Kanada open. Surrounded by snow. Nothing to drink. Chaty do wędkarstwa podlodowego. No to już spotkaliśmy takie chaty wcześniej, a mi nie zaliczyło. Proszę, amunicję do karabinu. Gituwa to jest. Zobaczmy, może tutaj jeszcze coś ciekawego. Lawica? Nowa spluwa? Czy coś? This stuff will come in handy. Okej. Wydaje mi się, że moja czapa jest lepsza. A takie same są? A, tak jest. O kurde. No dobra, to załóż. A tam wyrzuć. W którą stronę mam iść? W tą? Chyba w tą. To chodźmy. Tutaj czy coś będzie ciekawego? Tam jest kolejna ta chatka do tego, do połowu ryby, więc może bym tam poszedł. I zaraz się udajemy tam. Tamto miejsce. Zobaczymy, czy to jest miejsce, które szukamy. Jeżeli nie, to udamy się tam. Zobaczymy, czy tam jest może miejsce, które szukamy. Jeżeli nie, to wiem, że jeszcze tam jest miejsce, które potencjalnie możemy szukać. Jeszcze tam jest domek. Także trochę tego jest. W sumie tych miejsc. A tutaj jest zamknięte w ogóle. Ale spoko, my mamy łom. Luz. Siemano. A, to tylko tak. Może, o właśnie, może jak zamknę, to więcej mi oddziela tego. Ciepło. Zachowuję dla siebie. Baton energetyczny, OP. Zapołeczki, spoko. Drewno z odzysku też bym wziął raczej ze sobą. Tkanina też może być. Rękawiczki nie, flara może być. Przyda się tam na wilki, dobra. My mieliśmy iść tu albo po prawo, bez znaczenia. Ogólnie poszedłbym najpierw po prawo, żebyśmy sobie takim pięknym okręgiem poszli. Chodźmy najpierw tam. Szkoda, że tu nie ma mapy. Jak klikam my, to nie ma mapy niestety. Wiem, że ogólnie jak gramy w tym, jak gramy w zwykły tryb survival, to możemy z ognisk, które dogasły już, możemy wziąć kawałki węgla i... Tymi kawałkami węgla jesteśmy w stanie namalować mapę na jakimś kawałku tkaniny. I później tą mapą możemy się kierować. Ale tutaj nie miałem nigdy okazji nawet zebrać kawałków węgla. Wydaje mi się, że w ogóle ta opcja jest tutaj wyłączona. Myślałem, że tu może jakiś jeleń leży. A dobrze, że nie leży.
Jakby leżał, to już bym chciał ściągnąć z niego wszystko, co potencjalnie byłoby mi potrzebne, a ja kurwa nie mam miejsca. Mam 3-kilowego basa, chłopie, w Germanie. Dobra, ale to jest tak mega OP farma ogólnie. To jest mega OP farma, nie? Jedzenia, te rzeczy do łowienia. Ja dosłownie w, nie wiem, 3 godziny w gierce, czyli 3 minutki dla mnie, zdobyłem 3000 kalorii, nie? To jest 1000 razy więcej niż na tym całym zajebanym polowaniu bym kiedykolwiek zdobył. Mega OP się tutaj opłaca łowić ryby. Dobra, mogę tu wejść? Mogę. Czy to jest leśniczówka? Raczej wątpię, że to jest leśniczówka. Chata. No to nie jest to miejsce, do którego mieliśmy się udać. Okej, żarcie i zapałki. Nury. Tutaj. Przyzwoity sweter. Możemy na chwilę wziąć. I czapa. Pokaż, czy ta czapa będzie lepsza od mojej czapy? Nie, ale ogólnie ona jest taka... A ona jest lepsza od mojej czapy, jak jest ulepszona na 100%. To bym ją założył i ulepszył. Znaczy ulepszył, naprawił, bo ja mam... Ja mam mega dużo tych zestawów do szycia. Co ty gadasz, że ja mogę naprawiać to przyborami wędkarskimi? No tak, bo to haczyk. Nie, jednak bez sensu, jak on to niby naprawia haczykiem? No i teraz jest lepszy, dużo lepszy. Tak, kanadyjska czapa oddaje, fest. No dobra. Będziemy jeszcze bardziej i lepiej chronieni. Chociaż już jest całkiem nieźle. Gotowa podpałka? No mogę wziąć podpałeczkę akurat. A czemu nie ma dźwięku? E! Co się stało? Nie wiem, ogólnie mega dziwna akcja. Nie, najpierw dźwięk wysiadł, a potem dopiero gierka dziwna. Nie wiem, coś się zlagowało. Nie... A, wiem, co się zlagowało. Ja nie mam miejsca na dysku. Antybiotyki, chętnie. Ale spokojnie, zaraz to miejsce będzie posiadane, widzowie. Przeniesiemy tylko inny dysk tutaj nagrywania, bo nagrywam na jednym dysku, gram na innym dysku. Tak, żeby tutaj nie było lagów, bo jeżeli dam na ten sam dysk, to są lagi zazwyczaj. Chyba, że to jest SSD, to wtedy nie ma lagów. Ale mam HDD i SSD dysk, więc lubię sobie to łączyć. Na jednym mam gierkę, takie wolne, które nie potrzebują jakiegoś mega szybkiego wczytywania, a na drugim mam po prostu nagrywanie, nie? Pliki, które się nagrywają. Dobra, tutaj mam jakieś o kurcze, kurtka miejska, pokaż to. To jest chyba jakieś mocne, mi się wydaje, ty. Kurtka miejska? Nie, no będzie mocne, mi się wydaje. Dużo mocniejsze. Tego co tutaj mam, tak, no nie. Wariacie. Da, bez szans, nie da. Załóż, jeszcze ją naprawimy. A nie mogę, bo nie mam tkanin. Dobra, ale no fajnie. Dzięki, to mogę, co mogę z nią zrobić? Mogę ją w sumie tego na części porozdrywać. W sumie to bym zrobił. Weźmy ubrania. Ten sweter zrobimy z niego szarlotkę. Zbierz. Nie wiem, czemu szarlotkę w sumie. Ale tak się mówi, że jak coś kroić, to robić z tego szarlotkę. Nie wiem czemu, bo szarlotka to jest przecież takie ciasto. Tylko ono jest takie raczej w miarę całe. Więc nie wiem czemu szarlotka. Chyba, że się mylę może. Szarlotka to jest chyba to, co było w tym, jak ktoś nazywał ten film? Kurde, zapomniałem. Był taki film, on był pojebany ogólnie. I dla dorosłych film to był. Nie wiem, czemu chcę powiedzieć to, co chcę powiedzieć, ale no taka jest prawda. Bardzo podobny do nazwy PewDiePie. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi. Coś tam spy chyba. Ale nie pamiętam, jak ten film. Wydaje mi się, że tam główny bohater wkładał Dickensona właśnie do szarlotki. Czyli to, no, czyli chyba dobrze mówię. Dobra.
Możemy naprawić tą kurtkę. Gdzie ona jest? Tak, będzie szybciak. Tutaj w sumie wezmę ją. Czynności i napraw, tak. Naprawmy ją na maksa, bo my mamy mega dużo tych rzeczy do tych składników do naprawy, więc czemu by tego nie zrobić? No i teraz naprawdę fajnie trzyma nam temperaturę i wszystko, i deszcz, i ochronę, i szybciej biegamy dzięki niej. Nie no, wolniej biegamy, ale nie aż tak wolno, jakbyśmy mogli wolniej biegać. Ostatnia najgorsza nie jest, chyba jest w miarę lekka. Tam masz napisane ile procent, jakby biegasz wolniej. Czyli ogólnie jakbyśmy byli nago, to byśmy szybko zapierdalali. Spoko. No tylko musiał być pojebany, żeby tutaj nago biegać w tej gierce. Jest lipa trochę. Jeżeli chodzi tutaj o kilogramy, które mam przy sobie. Spróbujmy może te pałeczki zjeść. One nie ważą dużo, ale też dużo kalorii nie dają. Uzupełnijmy sobie tak na stówkę. Tyle ile możemy uzupełnić. Dobra. Ja mam wrażenie, że zjadłem 3 te pałeczki. A no, przed chwilą było zbugowane tutaj. Dobra. No nie, musimy coś wyrzucić z eku. Te kurtki co przyniosłem, to one za dużo ważą. No to żegnaj, panie patyku. Mogę już biegać? Mogę. To tak jeszcze możemy chodzić. Idziemy przed siebie. Dobrze, że mi się HP regeneruje. A przez to, że jestem porządnie w ogóle najedzony, to mi się mega szybko HP regeneruje, tak na 100%. No na 100% nie, ale tak na 90% bym strzelał. Kurde, kolejna chata, kolejne przedmioty. Jo, ci kryńcy. No dobra. Mogę tu trochę przyjść z bardziej gołą pupą. To by się nam bardziej opłaciło. Ale ogólnie to nie ma co już zbierać za rzeczy. Ja bym chciał wykonać tą... znaleźć tą leśniczówkę, no nie? Tak generalnie. To mnie wywalone w to, czy ja już znajdę jakieś jedzenie, czy cokolwiek. To już nie ma znaczenia. Leśniczówka jest nam potrzebna. A, kurde. Miałem taki smooth przejście zrobić. A mi się zaltabowało przypadkiem. Dobra, witam, leśniczówka. No nie. Mam przybornik do życia, kolejny. I o cię kręcę. Książka, nie? Notatka. Wskazówki opisujące lokalizację skrzynki z zapasami. To mi się... Aj, nawet nie przeczytałem tego. Znajdź skrzynkę na terenie nad jeziorem tajemnic. Kurwa, to najpierw może przeczytam to, co ja zabrałem. To może jakoś to znajdziemy. Raczej wątpię, że bez mapy damy radę, ale kto wie. Wygląda na to, że wielka kartka papieru miała trafić w ręce konkretnej osoby. Trudno to sobie wyobrazić, ponieważ ta okolica jest dość rzadko zaludniona. A. Idę do wycinki, żeby schować dla nas trochę zapasów z dala od ciekawskich oczu. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, szukaj starego pniaka między dwoma stosami kłód. Ki. Stary pniak między dwoma stosami kłód. No, raczej nie znajdziemy, nie. Bez mapy nie da rady, nie? A mapy niestety nie mam. Ani nie mogę jej rysować, więc... Niestety, Sadek... Będziemy musieli się... obyć bez tych rzeczy, które tam byśmy potencjalnie znaleźli. O, też szczerze mówiąc, nie jest mi to potrzebne, powtarzam. Więc może kiedy indziej tutaj przyjdziemy. Wymaga klucz do chaty nad jeziorem numer 2. No dobra, czyli już tu pewnie nigdy nie przyjdę, nawet mi się nie chce. Nawet jakbym znalazł ten klucz, to i tak bym tu nie przyszedł. Chyba, żeby mi zabrakło jedzenia, to jest jakieś jedyne logiczne wytłumaczenie, po co ja bym miał tu przyjść w sumie. Jakby żarcie mi zabrakło, no. Żarcie jest akurat w miarę przydatne tutaj w tej grze. Istotne, także jeżeli by się skończyło, to faktycznie może bym przyszedł. W innym wypadku raczej nie. A
tutaj jest bardzo łatwa farma. Chodźmy do tego domku tutaj i do tamtej jeszcze budki do łowienia ryb. No i jeżeli tutaj nic nie znajdziemy generalnie, no to co? To ja udaję się do internetu zobaczyć, gdzie znajdę potencjalnie tą budkę. Bo inaczej będę mógł szukać w nieskończoność. W ogóle co to jest? Chciałbym tak mniej więcej wiedzieć. Bo tak to ja mogę całą mapę przejść, ona jest gigantyczna. Jeszcze z takim powolnym chodzeniem, jak ja teraz chodzę, to jest... No nieciekawy jest. A, drzwi nad jeziorem, potrzebny klucz. No dobra. Trudno się mówi. Idziemy tutaj do tej budki jeszcze. Może będzie coś tu ciekawego. Fajne by było, jakbym widział ten pasek, kiedy on się regeneruje, tego biegania. Próbowałem znaleźć taką opcję w menu, bo tak to muszę na czuje i mnie to wkurza. Ale nie widziałem. Nie widziałem, żeby taka opcja była. Kurde, w ogóle mega nam szybko zmęczenie ucieka. Bo ja często biegam i dlatego one tak spierdala. No. Jakbym chodził, to by tak nie uciekało, nie? Ale jakbym chodził, to bym tu przechodził mega długo. Nie chce mi się. No wypada w tym odcinku znaleźć chociaż leśniczówkę, no nie? A tutaj mnie na przykład chroni przed wiatrem? Ja bym chciał zobaczyć, poczekajcie. Temperatura odczuwalna to jakieś... 1 stopień, a gdy wejdę tutaj... 7 stopni. Chroni przed wiatrem, no tak. Logiczne w miarę. Flara wezmę. Żyłka weźmiemy. Batoniki oczywiście, że weźmiemy, nawet jak mam się ślimaczyć. Tardynki oczywiście, że też wezmę, bo jedzenie to jest najistotniejsza sprawa. No i tutaj resztę walić. Dobra, idę zobaczyć na internet, gdzie znajduje się leśniczówka. I prawdopodobnie widzimy się już na miejscu. Tam, gdzie ona jest. Mam nadzieję, widzowie, że to miejsce, w którym teraz jesteśmy, to jest ta leśniczówka, bo jeżeli nie, to cholera jasna, szedłem tutaj około 30 minut. Mega długo, skręciłem was 5 razy kostkę tutaj i jeszcze zamarzam. Ale w końcu się udało, miejmy nadzieję, że to faktycznie jest to miejsce, do którego miałem się udać, bo jeżeli nie, to jest naprawdę przypał. Widziałem na filmikach ogólnie, zobaczyłem sobie, czy jak się tutaj wchodzi. No i wiele tych osób, które nagrywały filmy, już miały mapę w ekwipunku. Nie wiem skąd mieli tą mapę, niestety nikt o tym za bardzo nie powiedział. No bo znaleźli mapę i tyle, i co mają o tym opowiadać, to raczej logiczne jest w miarę. No więc niestety nie wiem, gdzie zdobyć ową mapę tutaj. Jest trochę przypał. Zobaczmy, co w tej leśniczówce znajdziemy. O ile to jest leśniczówka, no to już musi być leśniczówka, no właśnie, jeżeli leśna wieża obserwacyjna, to mam nadzieję, że potocznie zwana leśniczówką. Tak mi się wydaje, że właśnie leśniczówka to było coś takiego, taka budka właśnie do strzelania, tak się nazywa leśniczówka. To jest taka budka do strzelania, tylko większa i nie do strzelania, powiedzmy. Pakujmy dupsko do góry i elo. Zobaczymy. Trzeba się jak najszybciej tutaj ogrzać. Bez przypał. Jeszcze wilk mnie zabił po drodze raz. Czytałem gierkę, prawie mnie zabił. Ale musiałem czytać gierkę, bo... Bo niestety byłem na awku, bo ogólnie to sobie klikasz i postać i sama chodzi, no nie? Byłem sobie zrobić jedzenie, jak przyszedłem, to już prawie nie żyłem. Więc lipa, dobra. Proszę. Żeby to było to mi... To nie jest leśniczówka. To nie jest leśniczówka. Nie ma tu włóczni, kurczę. Nie, kurwa. Tylko nie to. Dlaczego zawsze ja? Dlaczego? Kurde, dlaczego? Nieprzeczytana wiadomość. Przeczytaj.
Znajdujący się na tej kartce tekst jest prawie nieczytelny. Miejmy nadzieję, że ewentualny adresat tej wiadomości był w stanie ją odcyfrować. Na szczęście widać na niej kilka charakterystycznych punktów orientacyjnych i wyraźną strzałkę wskazującą duży symbol X. Czyli kolejna ta skryteczka, super. I od się kręca. A nie jest dobrze, widzowie, nie? Osełko. Nie jest dobrze z tego względu, że najzwyczajniej w świecie nie jestem w stanie chodzić. Jestem na jakiejś pieprzonej wieży. Wieje wiatr jak skurwibąt. Zaraz się pewnie będzie noc. A ja muszę znaleźć tą leśniczówkę. To mnie jakiś gościu oszukał. On mówi tak. Leśniczówka tutaj, nie? Idziemy do tej leśniczówki i on poszedł tutaj. I ja idę mu zostawić komentarz. Powiedz, wyzywam go w komentarzach, odśledzi. Nie no, ale... Ale chuj normalnie, nie? Ty, no nie widzę tutaj, żeby tu była jakaś włócznia. To leśniczówka to po prostu pewnie dom leśniczego. No nic, no to nie mamy tu za bardzo co robić, ale ja też nie będę znowu się wracał w tym odcinku już. Myślę, że nie. Myślę, że na pewno nie. Możemy wziąć w sumie to drewno i zrobić ognisko. I usmażyć mięso, to możemy akurat zrobić, no. Nie byłoby to takie głupie. No i tutaj no, następny odcinek ogarnę oczywiście leśniczówkę dla widza. Bym miał chodzić 8 godzin, nie ma znaczenia. Ale teraz niestety się nie udało. Weź te jakie spleśniałe mięso. No co ty gadasz, że to spleśniałe mięso wilka jest? No co? Przecież jest tak zimno, to powinno one ładnie się przechowywać w moim eku. Skam! Dobra, one godzinę będą się robić, więc ja bym się ogólnie godzinę też kimnął. Czemu by nie? No i porobimy sobie takie rzeczy teraz. Zrobimy taki tak zwany management ekwipunku, no. Najzwyczajniej tutaj w świecie. Weźmy świeże mięso wilka. A, teraz jest świeże! A, czyli one może być zjebane? Ale jak je usmażę, to jest gituwa. No dobra, to mi się podoba taka mechanika. To git, to się generalnie to najlepiej jest w takim razie smażyć bardzo późno, kiedy już jest prawie zepsute. To. No dobra. Okej. Okay. Przygotujmy wszystko, bo mega śmierdzimy tymi. Mega śmierdzimy mięsem i mnie wilki mega atakują. Okej, okay, możemy się kimnąć godzinę. Tak najlepiej jest zrobić. Szkoda, że nie mam na przykład zegarka i nie mogę sobie budzika ustawić, że 45 minut sobie poczekam. No bo... Co się stało? Aaaa! Gaz mi piecyk. Pauza. Kurczę, to jeszcze raz. Mam w ogóle co dodać? Mam co dodać, zapomniałem o tym. Dobra. Możemy dodać te drewna, właściwie nawet koniecznie to musimy, bo ja nie mogę ich nosić nawet przy sobie. O, katalizator. To się akurat przyda. Gazety też tam powrzucam i te książki. Wszystko co właściwie mamy tutaj to wrzucę zaraz do tego piecyka, więc luz. Tu niech się robi. Dobra, tu jeszcze możemy coś przygotować. Jeszcze jest jedna ryba do przygotowania. Ogólnie. I możemy sobie w sumie zrobić tego. Zrobić jakąś puszkę tutaj, żeby ona była ciepła. Wody nie potrzebujemy, bo ja wody mam chyba 2 litry, także gituwa jest. Dobra, świeże mięso wilka. I tutaj przygotuj posiłek i weźmy, zróbmy. A może tego zrobimy? A wiem co zrobię. Tak jest, nie stop śnieg. Nie stop śnieg, weź to. Zrobimy tego. Zrobimy widzowie herbatę. Dziki róży. Przygotuj posiłek. Bo ogólnie do misji musimy robić, no nie? Mamy tą misję, ona nazywa się... Nie wiem jak się nazywa. O kurwa, nazywa się... Zy, py, ry, ly, ry, ny, wy, ny, wy, u, wy, py, dy, py, a, u, ly, zy, wy, dy. To jest skrót tej misji. Tak zwany... Nie wiem jak to się nazywa, synonim? Nie, synonim nie.
No skrót misji, jak właśnie na przykład FBI, czyli tam i rozwinięcie, no to tutaj skrót tej misji wygląda mniej więcej tak. Musiałem przygotować herbatę, opatrunek z brodawki itd., itd. Ogólnie, a czemu ja nie mogę na przykład teraz przygotować opatrunku? A co, jaka hipotermia? Mam jakąś hipotermię? Pokaż. A nie, jest git. To co ty gadasz, wariacie? Coś, że leczenie było napisane. Pokaż, pokaż. Nie, gdzieś przeczytałem tego. Leczenie, ale nie będzie. A tutaj, ryzyko skręcenia. Ale to tego, musimy odpocząć lub zostaw część wyposażenia. Nigdy. Dobra, weźmy sobie tą herbatę. To jeszcze się smaża, okej. Przygotuj posiłek. Teraz przygotowałbym kawę. Normalnie bym poprzygotowywał puszki, tego, kubki kawy, bo słuchajcie, to jest przydatne w momencie, kiedy ogólnie brakuje mi tutaj energii, to się mega przydaje. Już byłem w takim momencie, jak tutaj szedłem, że no ciężko było, że prawie zginąłem, bo nie miałem energii. Warto jest tutaj taką kawusię sobie zrobić. No i tyle właściwie. O proszę bardzo, pocisk do karabinu. Możemy dodać drewno. Dobra, gituwa będzie. Sieja kanadyjska, gotowana, cyk, wyśniemy. Tutaj możemy jeszcze coś przygotować? Pewnie, że tak. Mogę w garnku, jak w garnku na przykład przygotuję kawę, to będzie więcej kawy? To jest moje pytanie. Raczej wątpię, ale w sumie nie mam zielonego pojęcia. I tą fasolkę by się przydało przygotować też. Próbujemy kawę, dobra, przygotuj posiłek. Dobra, niech to się robi. I ja bym chciał, co bym chciał? Chciałbym porobić jakieś rzeczy, typu, nie wiem, pokroić grzyby, ale widzę, że nie mam takiej opcji w ogóle. Czemu? Nie mam grzybów przy sobie? To jest zastanawiające, czemu nie mogę w sumie. Opatrunek? No nie mam chyba grzybów przy sobie. A, mam królika w ogóle. Ta, to warto było w sumie wziąć z niego mięsa i go wyrzucić. Tak zróbmy zatem. O, spali mi się tego, anuluj. Kurwa. Kawa mi się spali. Dobra. Nie, chyba też tylko jedno, jakby się robi kubek kawy. Ta, dobra, ale porobię tych ogólnie dużo. Ty, a mogę do garnka wrzucić królika gotowanego, tak? I co się stanie? 202 kalorie, okej, przygotuj posiłek. A nie, to jest surowy. A to w garnku będzie się szybciej robić? Nie wiem. No, ciekawe w sumie. O, ty, pa, tego też nie widziałem. Oj, portki tu są! Tego też nie widziałem, ale się pochowało. Ty, to taka, że może być mocno... Kasetka! Róż do kasetki Hanka. Kurde, to tu tak aż bardzo rzeczy mogą być pochowane? Jocie kryńca. Mega mocno. No i dobra, no i porobię te kawy i wrócę na miejsce, więc wydaje mi się, że tutaj możemy zakończyć już dzisiejszy odcinek. Jest 53 minutki, myślę, że to wystarczająco minutek. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Możecie zostawić lajka, a my widzimy się w następnym odcinku na tym kanale już jutro. Do zobaczenia, widzowie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.